Halo, oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w ostatnim odcinku prawdopodobnie z gry Lego Batman The Video Game. Jak zawsze, jeżeli widziałeś tą serię, to przypominam, zostaw łapę w górę, subskrypcję, komentarz, wpadnij na kanał, na Instagramkę, zostaw lajka, zostaw followa. Co nie zostawisz? Nie zosta oglądasz tak, na takiego, tak, że oglądasz ani łapki w górę, nic nie zostawisz. Nie tam. A ja się przebieram. A już zacząłem ten odcinek wcześniej i pokazuję, że to jest moja szafa, to nie jest moja szafa. I mówię, tak patrzę i mówię, że nie wiem, gdzie jest mój garniak. Ja patrzę, a tu jest mój garniak. I mówię, o kurde, to ubiorę, co? Ja nie ubiorę, mój garniak, to też mocne słowo. To... Ty, co to jest? Ty, tu. Co jest grane? Halo. Stop. Nie, no tak, halo. Co się stało? Dobra, ciul, i tak ma być tylko dla beczuni. A, jeżeli tylko Gotham mogłoby być tak piękne, Harley tak dziurawa i pusta? Chyba? Mieliśmy śmiechy, nieprawdaż? Ale największy śmiech dzisiaj to będzie w Gotham City. To będzie Egas, ho 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 ho. Tak to właśnie jest. A w ogóle tak sobie siedziałem i o, ale tutaj czary straszne. Ciekawe, ile będzie trwał ten odcinek ostatni. Powinien być długi w teorii. Obliczyłem, że w najgorszym wypadku, jak dzisiaj skończę grę, to będzie 14. Tylko problem jest taki, że już jest 14, więc słabo to wyliczyłem, wam powiem szczerze. To jest, nie wiem, jak ja to liczyłem. Krzywo widocznie. Matma, no... w sumie nie, no. Chciałem powiedzieć, że matma to nie jest moja najmocniejsza strona, ale przyznam szczerze, że matematyka to jest moja mocna strona. Matmy akurat jestem koks. Raczej jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, właśnie język polski, lingwistyka, rozmowy, ortografia to są raczej nie moje, to nie są moje mocne strony, to są raczej moje słabe strony. Dlatego właśnie prowadzę dla was odcinki, mówiąc przez 30 minut. Mało ma to sensu w ogóle w życiu, co zawsze robię. Dobry z matmy, a nigdy nie lubię, nigdy nic nie robiłem z matmy. A jak przychodzi co do czego, to nigdy nie umiem matmy. Słaby z języków, a jak przyjdzie co do czego, to... Sam siebie, kurczę, zaskoczę. Dobra, jesteśmy w kościele, w church. A nie, to w katedrze jesteśmy, to nie jest kościół. To jest katedra. Chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Coś było wspomniane chyba o tej katedrze wcześniej. Dźwięki, dźwięczunie, dźwięczuczunie, dźwiękuniusie. Myślałem, że nam coś to da większego, ale nie za bardzo. Wiecie, z jednej perspektywy gramy w grę i rozwalamy sobie klocki Lego, z drugiej perspektywy gra jest od 3 lat, a właśnie rozwalamy cały kościół, także pozdro. Pewnie możemy na tym się odbijać, nie? Dobra, już chyba widzę. Harley tu po prostu. A, dobra, Harley tu po prostu wskoczył. Tak? Nie? Co jest? Harley? No. Znaczy wiecie, ja tylko tak mówię, nie co nie? Bo jakby szczerze mówiąc, na przykład Simsy w Rosji bodajże są od 18 lat, w Europie tam masz od 7 lat, więc wiecie jak z tym jest, co nie? Po prostu różne kraje i tak dalej mogą inaczej na to spojrzeć, wiecie.
ja faktycznie patrzę na to i pewnie wszyscy będą patrzeć na to, jak szczególnie dzieci. No nie rozwalamy, wiecie, kościoła, tylko rozwalamy sobie klocki Lego, co nie? No ale w rzeczywistości, no... Ja myślę, że ktoś tu mógł się doczepić. Wiecie, że i Simsy potrafią być od 18 lat, a nie od 7. No to czy tam od 12, to wydaje mi się, że... Że już mnie nic nie zdziwi na tym świecie. Simsy od 18 lat, XD. No nic, this is Russia, man. Ja mi puczy w brzuchu. Batmany. Nie, to nie są Batmany, to są baty. Tak? Baty po prostu. Które zaraz zostanie baty, to zaraz zostaną na baty. Baty to zaraz dostaną nasi przeciwnicy. Co? To jest grane. Dobra, i co my mamy dalej zrobić? Halo, bo sobie byliśmy na górze i co? Przepraszam bardzo. Stop. Jeszcze tu zwiedzę, tak, wiecie, dla pewności, co nie? Czy na pewno nic nie przeoczyliśmy? Dobra, tutaj tego owego, tu mamy dynamito. Tu, tam jest minikit. Możemy się cofnąć? Nie, bo była jakaś scenka, co nie? Ale tu jeszcze możemy poniszczyć, coś może będzie. Ale nie wygląda na to. Dynamito. Więcej dynamito. O! To było dziwne. To było dziwne. Tylko jak co to, jakby co to. Jakby to, czekajcie, stop. Mam jakieś, nie mamy raczej, no Joker nie ma tego. Był jakiś, nie wiem, co by trzeba było zrobić, Batmanem może coś? Nie no co, zniszcz, a może strzelić w to? Po prostu. Chyba nie. Wydaje mi się, że to aż takie proste nie jest, no. Dobra, czyli tutaj raczej nic, czyli musimy iść na górę, z której zjechaliśmy. Bo nie widziałem tak szczerze tam jakiegoś miejsca na pójście dalej, ale spoko, Joker, co ty robisz? Najbardziej to mnie chyba wkurza, jak bierzesz postać, ustawiasz ją na miejscu, żeby czekała. Żeby czekała, a ona, o, ona se spada. To jest wkurzające w tych grach. No, minimetr, ale udało się. Dobra. A tu jak spadniemy, to co? Dobra. Dobra, giniemy na szczęście. Na szczęście, bo nie chciałbym się cofać tam na samego początku. Aha, dobra, już widzę gdzie dalej. Czemu ja wcześniej tego nic nie widziałem po prostu tego, czy co jest? Nie wiem, widać, nie przeoczyłem to. Okej. Znowu! Ten Joker to, powiem wam... No Harley, no. No Joker! No co jest grane? Się tego nienawidzę, jak przez jedna postać spada, to druga zaraz leci za nim. No co jest grane? No pewnie, że tak, no to po czemu nie. Czemu nagle winda stwierdza, że się zjedzie? No nie, to jest trochę głupie w tej grze.
Czekaj. Potrzebny jest tu Joker, tak? Czy Joker tu doskoczy? No na pewno jak będzie siedział na dole solo, to nie doskoczy. No Joker, rzecz na litość. Na litość! Sztuczna inteligencja w grach, to jest, słuchajcie, piękna sprawa. jak istnieje. Dobra, jesteśmy. Ale tam i tak nie wejdziemy w sumie na górę. Dobra, kij z tym Jokerem. My sobie chyba przeskoczymy tutaj. Jest Gitas. A on też przeskoczy. Dobra, to Git. To teraz ma mały problem. O, udało mu się go rozwiązać, ale jednak nie. Joker robi cosplay Gorna z Gothica. Kto nie widział odcinku z Gorna, to myślę, że żałowanie to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić. Jeżeli nie chcesz obejrzeć tego odcinka, jeżeli możesz, to idź sobie załóż, że to był mocny odcinek był. W ogóle seria z Gothiczka w porządeczku. Gothiczek w ogóle fajny, taki... No, taki fajny. Zaskakująco dobry, jak na fakt, że jest to Gothic 1. Zrobiłem tam w 1998 czy coś. Zaskakująco ciekawy. Też nigdy nie udało mi się jakoś oglądać, ani grać w ogóle, tak jak mówiłem, w Gothica, żeby w sensie grać, zdarzyło mi się i to milion razy, ale żeby przejść, to nigdy. Więc mieliśmy okazję to zrobić po raz pierwszy. Wspólnie, zapraszam. W istocie zacna to seria. O nie! Dobra, w sumie to możemy tak zrobić. W istocie zacna to była seria. W ogóle zastanawiałem się strasznie, bo tak mówię, kurczę mole, co nie? W sensie, chciałem pogadać trochę o tej grze, o mianowicie o tej całej serii, która ma teraz miejsce, całej serii z Lego Batmana. Chciałem powiedzieć, że Lego Batman to jest, słuchajcie moi drodzy, jedna z najtrudniejszych gier do prowadzenia odcinków. Jedna z najtrudniejszych gier, słuchajcie, do prowadzenia odcinków, naprawdę. No, co jest? Dokończę swoją myśl. Ponieważ umówmy się. Tu się nie dzieje za dużo, co nie? Jakby... No jakby tu się nie dzieje za dużo, w sensie, no coś tam se gramy, nie? Ale umówmy się, nie jakby nie przeżywasz tego, to nie jest pasjonująca historia, tak? To jest taka gra, żeby se pograć i tyle, co nie? Jak ci się nudzi, oglądasz telewizję, oglądasz streama, grasz w grę i... Wiecie, więc prowadzenie serii z takiej serii, jak nie masz 12 lat i nie jesteś zafascynowany tą grą, jak byłem wcześniej z Lego Harry'ego Pottera, tylko po prostu, wiecie, odpalasz, nie znasz się na Batmanie, nie, ale so odpalasz gierkę i grasz. To jest naprawdę, słuchajcie, no, powiem wam, wymagająca sprawa jest, słuchajcie, to jest. I tak zastanawiałem się, jakby... Bo oglądałem trochę tych gameplay, słuchajcie, jak ludzie grali i zobaczyłem, że jakby, wiecie, no, podstawą jakby prowadzenia odcinka jest komentowanie gry, jakby po to tu jesteśmy. Jesteśmy Dariuszami Szpakowskimi gier komputerowych, nie? Whatever. Nie mówcie, że to koniec, 14 minut? Ale ten, i dużo osób po prostu prowadzi tak, że mówi: oj, teraz musimy iść tu, pobiegnąć tutaj. Wiecie, jakby dla nich historie albo wypowiedzi na dany temat są takimi zapchaj dziura, jak już naprawdę nie ma co powiedzieć, że już nie idziesz w lewo, w prawo, nie? Tylko już kompletnie nie ma co mówić.
To jest takie zapchaj dziurę, a ja natomiast, słuchajcie, mam odwrotnie. Bo ja często, znaczy rzadko mi się raczej zda, takie mam wrażenie przynajmniej. Zresztą mówisz już po tylu odcinkach, już po prostu mówisz robiąc to kompletnie automatycznie. I nawet nie zwracam na to uwagi, tylko po prostu mówię. Ale wydaje mi się, że raczej zapchaj dziurę jest mówienie w stylu pójdę w lewo, pójdę w prawo, tu trzeba tego owego, nie? Znaczy wiadomo, że mówię tak i wiadomo, że czasem to mówię, bo sam po prostu głośno się zastanawiam, jak to zrobić, nie? Ale nie robię tego po to, żeby, znaczy czasem się zdarzy, żeby tak, wiecie, żeby nie siedzieć w ciszy, to po prostu coś mówisz, co nie? I jednak historie i wypowiedzi na różny temat, informowanie, śmieszne historie i tak dalej, to jest jednak podstawa dla mnie, a dużo osób ma odwrotnie. I w sumie nie wiem, które podejście jest lepsze, ale na pewno myślę, że każde z nich jest oryginalne i w sumie żyjemy w świecie, w którym możesz obejrzeć Wiedźmina 3 5 razy u każdego youtubera i 5 razy istnieje całkiem duża szansa, że po prostu 5 razy to będzie dla ciebie zupełnie inna gra, nie? Będzie kompletnie inaczej prowadzona, będą kompletnie inne wybory, będą kompletnie inne dialogi, będą kompletnie inni ludzie uważający kompletnie inaczej na dany temat. I przede wszystkim prowadzący odcinki na inaczej i rzucający przeróżne możliwe historie, dobra. Moi drodzy, 16 minut, ale zważywszy, że to jest ostatni odcinek, to jeszcze oczywiście sobie przejdziemy się tutaj po bazie. I wygląda na to, że to będzie tyle. Chodźmy jeszcze, zobaczymy, może na sam koniec udało nam się dostać ulepszenie jakieś. Szczerze bym wątpił, no ale... Nie. Nie mam pojęcia, nie wiem, nie wiem, może te upgrade'y są za minikity na przykład, czy coś. A pamiętam chyba, że raz urwałem przez przypadek klip i będę musiał to zmontować, tylko powiem wam szczerze, że raczej bym na to nie liczył, gdzie ja w tych 50 odcinkach pomieszanych z Gotikiem będę ci, chłopie, szukał jednego klipu, żeby zmontować. Znaczy będę, bo jestem takim człowiekiem, że będę akurat, no nie? Ale powiem wam, będzie raczej ciężko. No postacie mamy wszystkie kupione, co możemy kupić. A to jest w ogóle? Yeti? To w tej grze był Yeti? Nie pamiętam jakoś. O tu, Wolverine. Zablokowany Wolverine. No, nie wiem po co to kupuję, ale tak wam pokazuję, jakie są rzeczy do kupienia. I że wszystko mamy i że na nic więcej pitosu nie mogę wydać. Tu są te ciekawostki, ale one są po angielsku, jak pamiętacie. Mogę wam to podblokowywać, to sobie poczytacie czy coś. Imię człowieka zagadki to Edward Nigma. Dobra, ja wam to ten, będziecie mogli sobie czytać. Jeżeli chcę wam się tłumaczyć, albo znacie. No nie będę. Nie, no nie. Wiecie. No nie. Nie przez. Okej. Okay. Ale nie przez. No nie mam pitosu już. Wiecie, no tyle mogę odblokować. Wiecie, nie. Z moim powolnym tłumaczeniem zajęłoby to 8 lat. Pewnie jeszcze źle bym połowę zrobił, więc lepiej sobie sami przeczytajcie. Więc moi drodzy, no to co? To tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. I przypominam, że odcinki są... Nie mam pojęcia co to było, ale to było dziwne. Codziennie o godzinie 18 i 16. Więc serdecznie zapraszam. Następna seria będzie prawdopodobnie to gra Inside. Nie wiem, czy to nie jest pełna nazwa, ale jakby jak wchodzisz do gierki, to masz napisane Play Dead Inside. To nie wiem, czy to jest pełna nazwa, czy to po prostu taki nawiązanie do... Nie wiem, no zobaczymy tam później. Słuchajcie, zostawcie na koniec tego odcinka, no łapę w górę i komentarz i tak dalej, to wszystko to, co mówię.
byłoby bardzo miło, wpadnijcie na wszystko co mówię, też byłoby bardzo miło. I przede wszystkim mam nadzieję, że ta seria się podobała, jeżeli były jakieś błędy i tak dalej. Mam nadzieję, że pisałeś w komentarzu, jeżeli nie pisałeś w komentarzu, to myślę, że ostatni odcinek jest jak najbardziej takim momentem, w którym ty piszesz: to było źle, to było źle, to było fajnie, super. Ja w ogóle chciałbym gwiazdki na YouTube, jak były kiedyś. Bo tak by było lepiej, mi się wydaje, bo czasem jest trudno ocenić, czy łapa w górę, czy nie łapa, czy łapa w dół, nie? Jest ciężko, więc jakby były gwiazdki, to by było, myślę, lepiej, no, szczerze mówiąc. Jakoś tak lepiej by człowiek rozumiał, co ludziom się podobało, a co nie, nie? Żebyś mógł, albo że na przykład max 5 lajków byś mógł dać, nie? Czy coś takiego. O. Chociaż teraz to by było ciężko zmienić, bo te wszystkie klipy muzyczne i tak dalej, to mi roboty w tym YouTubie, że ten, ale by było fajnie, dobra. Widzimy się w kolejnej serii, może jutro, może za tydzień ta seria, nie wiem kiedy się pojawi, ale strzelałbym, że jutro, 16, 18, Inside, do zobaczenia. Ejo.